Do tej pory w wizualizacji szeregu czasowego używałam pakietu Forecast, w którym była funkcja autoplot i ta funkcja autoplot działa na szeregu czasowym. Korzystałam również z ggplota, gdzie oczywiście trzeba było zapisać o wiele więcej kodu, żeby narysować szereg czasowy po prostu z data frame'u, tak, czyli ze zwykłej ramki danych. W Erze występuje więcej bibliotek służących do wizualizacji szeregu czasowego. Głównie ja pokazuję takie, które tworzą wykresy interaktywne, które mi posłużą do tego, aby wykorzystać możliwości pakietu AirShiny do zbudowania dashboardu z tego, co się nauczyliśmy w poprzednich częściach. Więc tak, Forecast, standardowo ggplot 2, to już znane jest. Plotly jest to funkcja, która działa na obiekcie z ggplota. Czyli uruchamia, no Forecast autoplot też jest obiektem ggplota tak naprawdę, tak? Jakimś wraperem z Forecasta. Plotly powoduje, że wykres ggplota staje się wykresem interaktywnym. HighCharter i dgraphs dla informatyków, to są biblioteki R-skryptowe, więc powstałe z JavaScriptu, więc tutaj ta składnia prawdopodobnie jest podobna. Ja się tak nie znam, ale wydaje mi się, że to jest też jakby uproszczenie kodowania, więc wykorzystuję dane dotyczące wynagrodzenia, te, które stosowałam w Arimie, jednakże dodałam jeszcze jedną kolumnę, która się nazywa inne i te inne to po prostu no, będę miała dwa szeregi czasowe, które można wizualizować na jednym wykresie. Czyli tak, mam też szereg czasowy dane TS, który jest szeregiem z wynagrodzenia. Czyli mamy dane miesięczne, szereg czasowy wynagrodzenie oraz ramkę danych, w którym występują dwa szeregi czasowe, wynagrodzenie oraz inne. Jeżeli w pierwszej kolejności zastosuję po prostu ten fragment kodu, w którym jest po prostu autoplot z szeregu czasowego, no to otrzymuję po prostu szereg statyczny jakby, tak nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli nałożę na to funkcję ggplotly, to spowoduje, że to jest funkcja z pakietu plotly, to spowoduje, że ten wykres staje się wykresem interaktywnym. I żeby to zrobić, najczęściej w ogóle już te kody są tak skonstruowane, że stosuje się operator procentowy, dodając kolejne kawałki wykresu. Więc tutaj, jeżeli narzucę funkcję ggplotly po procencie, oczywiście tutaj cały ten kod, żeby ten operator procentowy zadziałał i zrozumiał, że ma wziąć całość, a nie tylko dem classic, muszę tutaj mieć nawias, tak? Czyli biorę cały wykres w nawias, ggplotly i wykres staje się wykresem interaktywnym. Co to znaczy? No, to znaczy, że no właśnie najeżdżam i widzę wartości punktów, tak? Znaczy, jakie współrzędne ma dany punkt. Mogę jeszcze dołożyć sobie range slider, co powoduje, że mogę sobie po prostu wybierać okno czasowe. Żeby ten range slider zadziałał, muszę mieć tutaj parametr dynamic tick true. I tak wygląda w tym momencie nasz kod. To jest właśnie coś, co jak ja sobie to przesunę, to jakby robię sobie okno, tak? Czyli powiedzmy, że w tym momencie jestem od 2011 do 2015. Tutaj jestem od 2010 do 2015 i pozwala mi to na wyskalowanie naszego szeregu. Tutaj już bardziej specjalistyczne ploty, o którym mówiliśmy w różnych sytuacjach na kursie, to jest GG Season Plot, to jest oczywiście wykres sezonowości z szeregu czasowego, ale z pakietu ggplot, tak? I stąd jest to GG na początku. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli dodam mu parametr polar równa się true, to jest ekstra parametr i zobaczmy, co się wydarzy. W tym momencie, no bo właśnie to się zakrzywia, tak? Układ współrzędnych się zakrzywia i wygląda to w ten sposób, że te miesiące w tym szeregu czasowym mamy tutaj jakby, w zasadzie to jest wykres radarowy, tak? Można by tak powiedzieć. Więc od tego, za to odpowiada polar równa się true. Stacjonarność szeregu można wykorzystać w funkcję ggtsDisplay. I ta funkcja wygląda następująco. Zadziałanie, znaczy oczywiście zadziałałam na szereg czasowy ggtsDisplay, czyli time series, tak, gg time series. I wygląda to następująco. Tu jest szereg. Natomiast tutaj są wykresy funkcji autokorelacji i autokorelacji cząstkowej.
No, żeby to porównać, mogę sobie na przykład, powiedzmy, że zakładam, no, że nie jest to szereg stacjonarny, więc chcę sobie wykonać integrację stopnia 1, czyli różnicowanie. No to w tym momencie dalej mój potok danych wygląda tak, że mam szereg, różnicuję go o stopniu 1 i robię plot. I w tym momencie oczywiście to już wygląda inaczej, tak? I od razu widać, że to już jest szereg stacjonarny. Nie ma trendu. Sama funkcja ACF i PACF, jeżeli dodam GG, no to w tym momencie tworzą mi się właśnie to, co już znamy, wykresy z pakietu ggplot. Następny wykres, który wykonam, będzie wykorzystywał pakiet HiCharter. Filozofia tego pakietu jest podobna jak ggplot, to znaczy najpierw tworzymy mapping, a następnie dodajemy kolejne warstwy. Za pomocą tutaj w ggplocie się dodaje pewne warstwy, tak? Natomiast tutaj dodaje się elementy wykresu za pomocą operatora procentowego. Więc najpierw wywołuję funkcję HiChart, a następnie dodaję serię danych. W pierwszym kroku podaję ramkę danych, więc tutaj nie trzeba mieć szeregu czasowego. Podaję ramkę danych, gdzie w mappingu, czyli to jest tak jak w przypadku ggplota AS, tylko tutaj ten mapping się nazywa HC, tak, od HiCharter AS, podaje, co należy zmapować. Rodzaj, wykres liniowy, będzie tutaj opisany jako wynagrodzenie, więc może ja najpierw uruchomię tylko ten kawałek kodu. Wygląda to w ten sposób. Czyli tu jest tylko i wyłącznie narysowany szereg czasowy, gdzie tutaj legenda jest na dole jako wynagrodzenie. Natomiast teraz mogę zdefiniować mu jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Na przykład tutaj są opcje osi X. Więc jeżeli zdefiniuję opcję, tutaj mam Alternate grid color, to dzieli jakby ten obszar kreślenia na kawałki kolorystyczne, żeby lepiej się patrzyło na to. Więc w taki sposób to wygląda. Właśnie to jest ten light blue. I dodam do tego jeszcze nawigator. I ten HC nawigator to jest po prostu ten na dole panel, który pozwala tworzyć okno czasowe w tym szeregu czasowym. Tutaj się to nazywało w plotly range slider, a tutaj się nazywa HC Navigator. Czyli właśnie tutaj powstał ten slider właściwie, tak? Więc można sobie to wyskalować i stworzyć okno. Jeżeli chodzi o HiCharter, to właśnie mogę mu podać jako dane, po prostu ramkę danych, wybierając z tego, co chcę. Natomiast mogę również podać mu element pochodzący z pakietu Forecast. Więc tutaj mam kod, w którym po prostu rysuję wykres prognozy, gdzie na wejściu mam szereg czasowy dane TS. Jest to ARIMA, ponieważ seasonal równa się false, tak, więc to jest po prostu ARIMA. Auto ARIMA w sensie poszukiwania PDQ parametrów. Robię forecast na 6 okresów do przodu i rysuję wykres prognozy z 90% przedziałem ufności. I w tym przypadku wygląda to następująco. Czyli tutaj jest ten kawałek prognozy. Zoom. Tak, i tutaj, no nie wygląda to zbyt fajnie. O, teraz jeżeli najadę na prognozę, to mam taki szeroki ten przedział ufności, tak, 90%. Ale tak jak widać, żeby było coś właściwie bardziej przejrzyste, to trzeba najechać na ten kawałek. Ale co jest ważne, że HiCharter czyta właśnie obiekty klasy forecast. Kolejnym pakietem jest Digraphs i w Digraphs, żeby narysować szereg czasowy, podaję mu szereg czasowy, tak? Czyli po prostu dane TS, nie ramkę danych, tylko dane TS. I w Digraphie szereg wygląda, czy wykres wygląda następująco. Tak, czyli to jest cały czas ten sam szereg, tak? Ale tutaj mamy już wskazanie, jeżeli najadę na punkt,
to widać, tutaj już mam september 2008, V1 to jest wartość szeregu czasowego, więc to jest fajne, że on indeksuje to zgodnie z datami. Tutaj D-range selector, można się domyślić, na dole będzie po prostu pasek, który powoduje stworzenie okna, tak? Znaczy mogę zrobić okno i tutaj właśnie, jako że to jest szereg podany do dygrafa, to po prostu mam na dole na osi X-ów oznaczone już z automatu daty. Tutaj mam kolejną opcję, znaczy funkcja D-option. Options w środku ma kilka parametrów, czy wiele parametrów, co trzeba zgłębić sobie tutaj tutoriala do tego, ale na przykład Stacked Graph True powoduje, to jest tak jak opcja poligon w ggplocie, czyli zakreskowanie tego obszaru poniżej szeregu czasowego. Tutaj jest opcja zakreskowany razem z selektorem, tak, czyli można sobie to tak skalować. A tutaj jest opcja step plot równa się true, czyli no zobaczmy, to po prostu będą takie kawałki, tak, czyli no jakby połączone punkty w kawałkach jako step. Czyli zasadniczo nawet w zwykłym erze jest taka funkcja jak type line równa się s i też tworzą się takie właśnie krokowe wykresy. I może tutaj ostatni kawałek, który mam, draw points, czyli w tym momencie będą mi się zaznaczały punkty, tak? Ja tu tak to zdefiniowałam, że te punkty, to co jest pod, ma kolor light blue, size, czyli wielkość tych punktów wynosi 3, tak? I tutaj jest slider i można sobie w taki sposób przeglądać ten szereg czasowy.